Podczas dzisiejszej lekcji wrócimy do omawiania zagadnień związanych z rysowaniem figury ludzkiej, a zaczniemy od kontrapostu. Ten termin pochodzi z języka włoskiego i odnosi się do konkretnej zasady kompozycji stosowanej w celu przedstawienia postaci ludzkiej w swobodnej i interesującej pozie. Wyobraźcie sobie, że jestem waszym modelem. Jeśli ustawię się w ten sposób, to jak widzicie, nie będzie to postawa zbyt sugestywna. Natomiast jeśli lekko ugnę i wysunę prawą nogę do przodu, a ciężar ciała oprę na lewej, to jak zauważycie, biodro po przeciwnej stronie wydaje się uniesione, lewe ramię idzie w dół, jednocześnie unosząc przeciwstawny bark. W rezultacie robi się bardziej dynamiczne wrażenie, a rozłożenie ciężaru ciała sprawia, że poza jest bardziej wiarygodna i wygląda naturalnie. Taki efekt spróbujemy uzyskać w pierwszym ćwiczeniu. Nie bójcie się, w rzeczywistości to proste. Wystarczy zacząć od rysunku wstępnego opartego na liniach, a ten schemat pozwoli przedstawić prawie każdą pozę. Zanim przejdziemy do pracy, przygotujmy narzędzia i materiały potrzebne do dzisiejszej lekcji. Papier średnioziarnisty, papier akwarelowy, naczynia z wodą, węgiel, sangwina, biała kreda, tusz w kamieniu, naczynie do rozcierania tuszu, różnej grubości pędzle o delikatnym włosiu, szmatka, ołówek. Oto potrzebne narzędzia i materiały. Mówiłem już, że umiejętne uchwycenie pozy w kontrapoście wymaga poprawnie nakreślonego rysunku wstępnego, a to z kolei wymaga praktyki. Zauważcie, że główne linie szkicu muszą oddawać pozę modela. Trzeba pokazać, że punkt podparcia ciała znajduje się na podłożu, natomiast równowagę zapewnia mu odpowiednio rozłożony ciężar. Tu mamy doskonały przykład. Nogi rozstawione są w sposób całkowicie naturalny, a to wprowadza wrażenie równowagi. Przyjrzyjmy się naszej postaci. Aby narysować tę modelkę, należy zacząć od poprawnego nakreślenia szkicu wstępnego, który pozwoli uchwycić sylwetkę w kontrapoście. Szkic wstępny kreślimy sangwiną. Najważniejsze jest umiejscowienie pionowej linii, od której będą odchodzić pozostałe. Kreślimy pionową oś blisko prawej krawędzi kartki. Na początku linie powinny być delikatne tak, aby można było je poprawić, jeśli efekt nie będzie zadowalający. Zauważcie, jak linia bioder przesuwa się na prawo. Punkt oparcia stopy stanowi środek ciężkości postaci. Dzięki kontrapostowi udaje się uzyskać dużo bardziej naturalny efekt. Pamiętajmy, rysując dowolną postać, należy mieć na uwadze proporcje między częściami ciała. Często zapominamy o proporcjach, skupiając uwagę na siatce wyznaczającej poziome i pionowe osie ciała. Nie wolno jednak zapomnieć, że harmonia to spojrzenie na całość. Odpowiednie nachylenie osi nie da dobrego rezultatu, jeśli nie zachowamy proporcji. Kiedy szkic jest gotowy, możemy przejść do kolejnych etapów rysowania postaci. Jak widać, w każdym rysunku, także w kontrapoście, najważniejszy jest wewnętrzny szkielet. Kąt nachylenia i długość osi są widoczne zarówno w przypadku ramion, jak i bioder. A teraz, skoro mamy już przygotowaną bazę, możemy przejść do modelowania form. Na tym etapie
Za pomocą modelowania i cieniowania możemy podkreślić ułożenie ciała. Światło pada z góry i z jednej strony. Dlatego cienie będą znajdować się głównie w dole oraz po przeciwnej stronie od źródła światła. Do wykończenia pracy użyjemy węgla. Narysujemy szczegóły i podkreślimy kontury. Zakreślimy węglem część tła dookoła postaci. Jeśli rysujecie z fotografii, unikajcie zdjęć robionych z fleszem. Spłaszczają obraz i obniżają kontrasty. Rezultat z pewnością nie będzie dobry. Na koniec musimy dopracować szczegóły, które podkreślą pozę, jaką przyjęła modelka. Zauważmy, że ubranie zazwyczaj układa się do sylwetki. Na przykład skręt ciała powoduje z jednej strony napięcie materiału, z drugiej fałdy. Na koniec podkreślamy anatomię modelki. Pewnie zauważyliście, że niejednokrotnie rysując cienie, stosujemy odcienie szarości. To dobrze, jeśli zależy nam na subtelnych walorach. Ale często po prostu boimy się używać czerni. Śmiało! Podkreślajcie najciemniejsze fragmenty. Wzbogacą one efekt końcowy. Co wy na to? Przedstawiliśmy naturalną i niewymuszoną pozę, zaczynając od dość prostego schematu. Dzięki włożonej pracy uzyskaliśmy ten oto rezultat. Kolejne ćwiczenie. Spróbujemy przedstawić kontrapost i skrót perspektywiczny w jednej pozie, wzorując się na fotografii słynnej rzeźby Wenus z Milo. Do cieniowania użyjemy tuszu w kamieniu rozrabianego wodą. Zobaczymy, jaki osiągniemy efekt. Poza, w której ustawiła się modelka, wydaje się łatwa, ale trzeba dobrze się jej przyjrzeć, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Pracę zaczynamy od obserwacji. Następnie ołówkiem kreślimy pierwsze linie szkicu. To podstawowe osie ciała. Zaznaczamy delikatne wygięcie kręgosłupa oraz kąty nachylenia linii ramion i bioder. Budujemy szkic, starając się zachować właściwe proporcje. Kreska musi zawsze naśladować kształt części ciała, którą w danej chwili przedstawiamy. Na tym etapie wprawna ręka to podstawa. W miarę postępów w pracy widzimy, jak rozwija się kontrapost. Zwróćcie uwagę na różne kąty nachylenia osi. Linia ramion jest nachylona w jedną stronę, a biodra w drugą, dla równowagi. Zwróćcie baczną uwagę na to, jak wyginają się poszczególne linie posągu. Są one kluczem do uzyskania realistycznego efektu. Noga, na której opiera się Wenus, jest raczej prosta, a druga noga jest lekko ugięta i wysunięta do przodu. Pamiętajcie, aby rysując, spoglądać często na temat. Dzięki temu uchwycimy proporcje postaci. Jak widać, szkic jest już gotowy. Możemy z pomocą tuszu w kamieniu zacząć nakładać kolor. Ale uwaga, zanim nałożymy tusz, powinniśmy najpierw zetrzeć zbędne linie pomocnicze.
Gumka to niezbędne narzędzie każdego rysownika. Jeśli jednak ma być użyteczna, musi być czysta. Pamiętajcie o tym. Nakładamy pierwszy ton koloru. Tym delikatnym odcieniem szarości przełamujemy biel papieru. Najmocniej oświetlone fragmenty od początku pozostawiamy niezamalowane. Rozprowadzając tusz, musimy być precyzyjni, dlatego nie śpieszymy się. Brak cierpliwości może zniszczyć każdą pracę. Malując ciało, kładziemy tusz szerokimi plamami, natomiast twarz i draperie namalujemy bardziej szczegółowo. Kiedy wyschnie pierwsza warstwa koloru, przechodzimy do stopniowania waloru, zaczynając tym samym modelowanie. Kładziemy nową warstwę tuszu, ale najpierw sprawdzamy odcień na oddzielnej kartce. Uważnie i z wielką precyzją nakładamy tusz na włosy. Zależy nam na jak najlepszym efekcie. W ten sam sposób malujemy draperie. W gotowym dziele poszczególne formy nie powinny być oddzielone od siebie liniami, lecz różnicą natężenia waloru. Jeśli linie szkicu lub kontury poszczególnych elementów będą widoczne, nie uzyskamy realistycznego efektu. Nową, gęstą warstwą tuszu wzmocnimy walor w obszarach zacienionych. Cienie powinny być prawie czarne. W ten sposób ustalimy najmocniejsze tony i łatwiej będzie nam dobrać odcienie szarości, które zrównoważą kontrast pomiędzy najgłębszymi czerniami i bielą. Fałdy materiału malujemy wyraźnymi liniami. Zauważcie, jak kontrastują z bielą najjaśniejszych fragmentów. Mamy już dwa najmocniejsze tony. Teraz dodajemy wody do ciemnej mieszanki i nieco rozjaśniamy czerń. Nakładamy ten nowy odcień szarości w partiach cienia. Jeśli naniesiemy zbyt dużo tuszu, możemy usunąć jego nadmiar wilgotnym pędzlem.
tusz w kamieniu daje niezliczone możliwości różnicowania tonów. To proste ćwiczenie to wstęp do techniki malowania tuszem. Kontynuujemy pracę, stopniując walor. Dodajemy wody do tuszu, aż osiągniemy pożądany odcień. Zawsze możemy dopracować lub dodać jakiś szczegół wedle własnego uznania. Na koniec gęstym tuszem malujemy tło.